Dzień dobry widzowie, witam was w pierwszym odcinku z Reksia i Wehikuł Czasu. Zaczynamy nową grę, gdyby narrator był za głośno, to bardzo przepraszam. Rozpocznij nową grę. Czy na pewno chcesz rozpocząć nową grę? Tak. Babciu, babciu, opowiedz co było w poprzednich odcinkach. No nie wierzę. Naprawdę chcecie jeszcze raz posłuchać? Tak, tak! No dobrze. Kiedyś dawno temu mieszkałem na takiej, panie, wyspie. Żyłem pośród kur tropikalnych i cieszyłem się życiem kreta. Pewnego dnia na wyspie pojawił się pies. O! Szast prast i panie, rozwiązał problem zaginionego skarbu piratów. Tak, tak właśnie poznałem dzielnego psa Reksia. Co dalej, co dalej? A dalej, no, przyleciało to, jak mu tam... UFO. UFO, tak, tak. No więc szast prast i panie, porwało mi wszystkie kury z wyspy. No nie wierzę. No, to ja wziąłem i się przekopałem pod oceanem prosto na podwórko Reksia. No i co się okazało? Tam też porwali wszystkie kury. No, to my z Reksiem zbudowaliśmy kosmiczny wahadłowiec i dawaj za tym UFO w pogoń. Oj, mieliśmy moc przygód w tym kosmosie. I też na planecie Kuran, księżycu Indor... oraz na Kurakisie. A co najważniejsze, na planecie Kuran poznałem waszą dziadkę. I się w niej zakochałeś? Dziwnym nie jest, żebyście wy ją wtedy widzieli w tym berecie. I co dalej? No dalej to pokonaliśmy złego kuratora i uwolniliśmy kury. Ja... zostałem na Kuranie z dziadką Molly, a dzielny pies Reksio wrócił na ziemię. I to koniec? Skądże znowu? Opowiem wam o czarodziejach. Zaraz po powrocie do domu Reksio został uprowadzony. No, a mnie ściągnięto na ziemię, żebym go uratował. Zbudowaliśmy z kogutami teleportki i szast prast wstrzelili mnie prosto w magiczną księgę. Tak, panie, trafiłem do krainy czarów. I co, co, i co? O, działo się w tej krainie czarów. Jakiś czarodziej potwornie mącił, ale dziś już nie pamiętam, który. No, i my z Reksiem musieliśmy go wyśledzić, jak zwykle. Pokonać! Ten nasz babć to był dzielny. Lataliśmy na miotle, na smoku. Reksio nauczył się czarować. Wysadziliśmy w powietrze chatkę z piernika. To były czasy. O czym to, panie, ja mówiłem? O piernikach, dziadku! Na koniec znaleźliśmy taką szkatułkę. Reksio przyłożył łapę. Szkatułka się otworzyła, no i mogliśmy wrócić do domu. Nie, na dzisiaj koniec, kochanieńcy. Śpik mnie taki ogarnął. Ale chociaż trochę odpowiedz, ale chociaż trochę opowiedz. No dobrze. No więc w rzeczonej szkatułce, tam u tych czarodziejów, znaleźliśmy bardzo dziwny list. Oj, kretesie, chyba nie przeczytałeś tego listu, co? Oj, kogucie, chyba przeczytałem jednak. Znam go na pamięć. Pokonawszy złego czarodzieja, Reksio i Kretes mieli zamiar wreszcie odpocząć. Nie było im to jednak dane. Pojmani przez zakon ryżokitowców, resztę życia spędzili w lochach. Reksio nie przeżył już żadnych przygód, a Kretes nigdy nie wrócił do swojej Molly. Ktoś chciał się spotkać z nami w przeszłości. To chyba jakieś proroctwo czy coś? Posłuchajmy do końca.
Jeżeli nie chcecie, by tak potoczyła się wasza historia, musicie się niezwłocznie spotkać ze mną tu, w średniowieczu. A pisał, że tylko my możemy uratować wszechświat i takie tam, jak zwykle. Dlaczego to zawsze my musimy ratować wszechświat od jakichś szaleńców? No, tylko bez takich. Tak czy inaczej załączył schemat wehikułu czasu. Wehikułu czasu? I co było w tym schemacie? No, przede wszystkim była tam wielka, błękitna chyba sofa. Do sofania w czasie. Oj, zaraz. Załączam plany wehikułu czasu, uruchomcie go w leju czasowym, który znajduje się niedaleko was. Ustawcie zegar podróży na godzinę 3:00. Do zobaczenia 500 lat temu. Nostradamus. PS. Muszę się ukrywać. Szukajcie wskazówki nad pod różą. Babciu! Śpi. Wielka błękitna sofa? Piwnica! Chodźcie tam! Ciekawe, czy... To się nam nie rozleci w jakiejś mrocznej dziurze dziejów? Wyraził jak zwykle swoje wątpliwości Kretes. Raczej chyba nie sądzę, projekt jest solidny, materiały też niczego sobie szwedzkie. No, rozumiem, że nie chcecie, by tak się skończyła wasza historia, nasza przy okazji też. Ech, dobrze rozumiesz, kogucie. W takim razie, bez dalszych opóźnień, zapraszam was do warsztatu. No to zaczynamy. O, jesteście! Oto za moimi plecami wisi zdumiewający projekt wehikułu czasu. Zdumiewający, faktycznie. To pośrodku to kanapa? Niezupełnie. To sofa. Do sofania w czasie. Stoi na zewnątrz. Nie zauważyłem. Wierz mi na słowo, stoi tam. No, do roboty. Jakbyście mieli jakieś problemy, pytajcie. No to bierzemy część. Właściwie, to miałem tu nieco odkurzać, ale co tam, zrobię to jak wrócicie. Oj, tę tubę to znam aż za dobrze. I tak nasi bohaterowie rozpoczęli budowę wehikułu czasu. Zgadza się. Właśnie przyklejamy odkurzacz do zasysania czasu przeszłego, jak mniemam. Toż to sofa Myrpling. Miałem kiedyś wieszak na parasole Fjurpli, ale nie udało mi się go złożyć. Musiałem wieszać parasol na żyrandolu, zaś Fjurplim uzupełniłem uszkodzony kredens Bjorni. Beczka, tak. Tylko żeby ci się nie pogniotła w kieszeni. Tu dajemy tubę. Jak wam się udało przyczepić tę beczkę? Jakiś problem, kochani? Tak, i to poważnie. Nijak nie możemy znaleźć sprężyn, nie mówiąc już o tej... O tym czymś od spychacza. To mi przypomina, że kiedyś próbowałem zwodować w naszym stawie łódź podwodną. Niezbyt chlubny był to epizod w moim życiu. Dość powiedzieć, że sporo różnych przedmiotów leży do dziś na dnie stawu. No i... Dajcie mi trochę czasu, to zaprojektuję dźwig, którym wyciągniecie ten złom z dna. Powinny się tam odnaleźć i sprężyny, które miały sprężać powietrze, ale nie za bardzo sprężyły. No i rzeczony spych, którego zainstalowanie ostatecznie pogrążyło mój odważny projekt w mule. O matku, to musiała być spektakularna klapa. Aż się boję pomyśleć, co by było, gdybyśmy musieli z dzielnym psem Reksiem płynąć w podróż podwodną dookoła świata zamiast w przeszłość. Może nie gdybajmy, tylko weźmy się do roboty. Idźcie sobie gdzieś, bowiem potrzebuję skupienia.
I wchodzimy. Byliśmy gdzieś, ale już jesteśmy. W samą porę, bo oto skoko kończyłem. Ktoś się uwinął, ho ho. Panowie, oto schemat dźwigu, zwanego dalej żurawiem. Żuraw należy wybudować na brzegu stawu, zwanego dalej stawem. Żuraw napędzany jest siłą mięśni chomika Diesla, który niejedno już przeszedł, więc i z żurawiem sobie poradzi. Mały zuch. Właśnie. Wreszcie na koniec komandor Kretes, zwany dalej nurkiem. Raczysz sobie, kogucie, żartować. Ubierze się w piecyk magnetyczny i wskoczy do lodowatej wody. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Ty potworze, dlaczego znowu ja? Bo jesteś ślepy jak kret. Czyli widzisz w ciemnościach. A w stawie jest wyjątkowo mętnie, a więc ciemno. Mętnie to ty tłumaczysz. Ale niech wam będzie. Kret wskoczy do wody, kret wyłowi złom. Najwyżej biedny kret się utopi, a wtedy będziecie płakać. Nikt się nie utopi. Spokojna głowa. Niechże tylko kret uważa na węgorze elektryczne, co się zalęgły w akumulatorze na dnie. O matku! Drabina. Zmieścisz ją jeszcze do kieszeni, Reksiu? Opona. Kogucie, wiesz coś o tym leju czasowym, co to niby ma być gdzieś w pobliżu? Nie wiem. Szukajcie dużej, głębokiej dziury w ziemi w kształcie leja. Jak ma być, to pewnie jest. Teraz i tu widły i to. Oj. Uważaj z tym, Reksiu! Dobra. Gustowne lokum, Reksiu. Hał. Dobry pomysł. Weźmiemy to draństwo i utopimy w stawie. Nie no, odłóżmy to. Matku! Schowaj to szybko do kieszeni, niech ja tego nie widzę. Dobra. Teraz tutaj. Ależ tu się zrobił śmietnik. I w tym wszystkim twoje buraki, Reksiu, jak stały, tak stoją. Oto wiosło, które wiele przeszło. Przetykaczka do czarnych dziur. Nieraz uratowała mnie przed katastrofą. Trochę kosmicznego złomu. Leku, jeszcze możemy kilka rzeczy wziąć. Antena. Grabie. Mocy zresztą. No dobra, Diesel, chodź z nami. O matku, da się pójść w tę stronę. No. Reksio i Kretes ruszyli nową ścieżką, która zaprowadziła ich nad... Staw! Kto by się spodziewał? Dobra. No to zaczynamy budować dźwig zwany dalej żurawiem. Primo... opona. Dobra, teraz to... Po drugie, drabina. Mam nadzieję, że wiatr nie zawieje, bo to ledwo stoi. Teraz... Wtykamy wiosło 3 na drabinę 2. Miotła? No miotłę daj. Przyklejamy miotłę. No nijak tego nie wetkniemy. Nie próbuj prześcignąć myśli technicznej naszego koguta. To są widły? Widły, Tak, ale czy oby na pewno już? Tak, ale jeszcze nie teraz. To pójdźmy spojrzeć na projekt. Jakiś problem, kochani? Chwila. A to jest jeszcze coś. Grabie. O, nasza szpulka. Y,
Na czubku drabiny 2 montujemy kosmiczny chwytak. Podeprzyj to wiosło, Rekciu, bo jeszcze biedny diesel nam spadnie. No, diesel, naprzód! Poczekaj z tym, poczekaj, Rekciu, bo na razie nie ma jak zahaczyć. Teraz antena 4. Może już czas ponownie zerknąć na projekt. No dobra. Coś 4 jeszcze musi być. Jakiś problem, kochani? Aha, grabie, dobra. Piecyk? O, a to coś nowego. Magnes. Sznur. Jonowo coś tam, o ile mnie pamięć nie myli. Bierzemy lampuńcie? Dobra, i teraz idziemy budować dalej. Nadejszła pora na grawie mocy. Dobra. Dieslowi moczujemy szpulkę. Instalujemy linę, czyli sznur. No, i niby ja mam wejść w ten piecyk, tak? O matku! Tutaj jest. No nie wiem. Może szkoda twojej lampki, Reksiu. Przecież to wszystko pójdzie na dno. Nie czarujmy się. Magnes. Ciężki jak czort. Może jeszcze powinienem zabetonować sobie stopy. Czy wiesz, Reksiu, że jak naplujesz do maski, to mniej paruje? Wiem, bo na co dzień noszę gogle. O fu, powiedział narrator. Ty, narrator, ty tu nic nie robisz, to wiesz. A oto tandetna plastikowa maska, co ma mnie utrzymać przy życiu. I tak dzielny pies Reksio wybudował dźwig zwany dalej żurawiem. No niestety wybudował. No to... Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, komandor Kretes odważnie ruszył w stronę piecykowego akwalungu. Odważnie? A może szanowny narrator sam by wreszcie coś zrobił konstruktywnego? Ech, szkoda gadać. Raz Kretu śmierć. Jakiś czas później... Jednym słowem, dziękuję ci, wuju, za tamtą cenną lekcję życia. Dzisiaj, stojąc w obliczu śmierci, zamykam oczy i wspominam, tak, wspominam tamto popołudnie na polu marfii. Na polu marfii mojej Let's go. A gdy oczy otwieram... tonę! Matku, to konie! Hej! Właściwie to nie tonę. Kretes rzeczywiście nie tonął, a akwalung działał bez zarzutu. Tym niemniej, drogie dzieci, lepiej nie próbujcie na koloniach powtórzyć wyczynu Kretesa. No, Diesel, kręć teraz ze zdwojoną mocą, bo coś dziwnego się do mnie przyczepiło! Jakieś żelazko się przyczepiło, ciekawe co to jest! Coś tu leci! Dobra, mamy jedną część. Wyłączam magnes. Spoko. Thank you.
to głupie, to razi prądem. Włączam magnet. Jak widzisz, żelazo to się przyczepiło. Ciekawe, co to jest. No szkurde. Włączam magnet. Diesel zakręcił łękiem ze wszystkich sił i oczom zebranych ukazał się wielki, okrągły dół z dziurą w środku. Niepozorny staw okazał się w rzeczywistości być... Lejem! Lejem czasowym! No nie wierzę! Tu sobie jakieś kaczuchy pływają, a pod spodem prawdziwy lej czasowy! Dobra, zbieramy sprężynę. Bierzemy sprężynę. Sprężyna, tak. Spych. Do kieszeni, oczywiście. Rura do odkurzacza. Co ona tu robi? Poczekaj z tym, poczekaj, Reksiu, bo na razie nie ma jak zahaczyć. Dobra. No, Reksiu. No, dawaj tu te sprężyny, Reksiu. Jak pomyślę, ile mnie one zdrowia kosztowały. Ech. Montujemy rzeczony spych 4 na sofę 1. Tak. Tak, ale jeszcze nie teraz. Dobra, poleję chyba. Coś nowego. Lejek. Jak zwykle, bez niego ani rusz. O, parasol przywiało od sąsiadów. Jakby tu mało było naszych własnych śmieci. Tu wetkniemy czasoprzestrzenny lejek. Dobrze, że się walał po podwórku. Reksio zamontował parasol. Faktycznie, zamontował. I jeszcze podłączymy odkurzacz do beczki. Ciekawe po co? Wężem 5 łączymy beczkę 2 z tubą. Też 2, no patrz. I tak oto dzielny pies Reksio zbudował wehikuł czasu. Hej! Oczywiście z pomocą Kretesa. Słyszałem, że skoko kończyliście. To dobrze, bo ja też. Oto mój najnowszy wynalazek. Pilot do obsługi wehikułu czasu. Siądźcie sobie wygodnie, a ja objaśnię wam, jak to działa. Mięciutko. Najpierw należy ustawić wehikuł w leju czasowym. Następnie ustawiamy odpowiednie współrzędne czasowe na pilocie. Tutaj? Nie, nie tutaj. Ten przycisk służy, jak ty nam właśnie zademonstrowałeś, do miniaturyzacji urządzenia, co by je można było nosić w kieszeni. Serio? No, wiecie już wszystko. Po powodzenia. Okej. Tutaj teraz. Ale czy to oby na pewno pasuje, bo raczej nie. Reksio ustawił wehikuł w leju czasowym. Nadeszła pora, by wyruszyć w przeszłość i... I odnaleźć tego Nostradamusa! Ojej, tym razem zadrżałem. Kretesie, ustaw współrzędne lotu na godzinę 3:00. Już dawno ustawione. Powodzenia! I uważajcie, żeby nie zmienić kolejnych historii. Napiszcie jakiś list, czy coś. Będziemy tęsknić. Dobra, dobra. Kieszenie opróżnione? Wszystko opróżnione. Czy już możemy?
Możecie! No to... Niezmącone rzeki czasu, perfekcyjnie naoliwiona machina nakręcająca świat, zapadki, trybiki, koła zębate i... Sprężyny! Całe szczęście, że dospawałeś sprężyny, bo byłoby po nas. No dobra, to gdzie my jesteśmy? W mrocznym tunelu czasu. Aha, mów dalej. Teraz należało odszukać wyjście i cofnąć się do niego. Aha, jasne. No ruszajmy, Rekciu. Czyli co? Teoretycznie cofamy się teraz mniej więcej do średniowiecza, tak? Znajdujemy tego Nostradamusa, gadamy z nim, wyjaśniamy co nieco i wracamy, tak? No, czyli pikuś. Zwróć uwagę, Reksiu, jak zmienia się architektura. Ewidentnie cofamy się w czasie. Ja wziąłem checkpointa i to był błąd. Oj, zarysowaliśmy lakierkę na spychu. Wow. No nie wierzę. Oj, zarysowaliśmy lakierkę na spychu. No to już chyba mniej więcej renesans. Czyli na oko zbliżamy się do celu. Ojej! Dobra, może mnie tu jeszcze raz tylko trafić? Jest bliżej. Proszę, dotknij mnie w końcu. Minęliśmy renesans, a to zaczyna wyglądać na jakąś konkretną starożytność. Czy ciebie to nie niepokoi? Bo mnie to nieco niepokoi. Szczególnie, że widzę teraz kolumnę egipską i to zdecydowanie staroegipską. Gdybyś nie wiedział, rozkwit cywilizacji Egiptu przypada na dobre parę tysięcy lat temu. 500 lat temu to był przełom średniowiecza i renesansu. Chyba cofnęliśmy się za bardzo wstecz. Nasz wehikuł jest ustawiony na trzecią. Trzecią rano, tak? Słuchaj. A może temu Nostradamusowi to chodziło o trzecią po południu? Jestem przybity. Na pewno chodziło mu o trzecią po południu. Tu są same babyle. Jesteśmy gdzieś w okolicach czasów zaprzeszłego. No dobra, tu jest jakieś wyjście. Wyłazimy, biegniemy prosto do leja, ustawiamy trzecią po południu i odpalamy defiku. Mam nadzieję, że nic nas do tego czasu nie zeżre. Dawno, dawno temu. A nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny. No nie wierzę. Zobacz, Reksiu, jaki młody i piękny świat. Musi być, że wylądowaliśmy w epoce mniej więcej dinożarłów. No właśnie, znajdźmy ten lej, zanim znajdą nas dinożarły. Wiesz, że one podobno wszystko żarły jak leci? Trawę, krety, psy, to stąd nazwa. O, popatrz, Reksiu, biegające drzewa. Gdzie one tak biegną? Aaaa, o matku, dinożaru! Reksiu, bierz go! Żyjemy! Tylko co to za życie na dnie jakiegoś parowu? Musimy się stąd szybko wydostać i odszukać lej czasowy. Dobrze, widzę, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku.